Moi drodzy, jestem dziś bardzo przejęta i wzruszona. Może będę płakać, jak to wie, ale ze wzruszenia. Ze mną w studiu Bianka Zalewska, reporterka wojenna, jako pierwsza polka nagrodzona przez departament Stanu Nagrodą International Women of Courage, ale także laureatka w naszym konkursie fundacyjnym Sukces pisany Szminką w kategorii inspiratorka roku. Witam Cię, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i z tym płaczem to tak działa w dwie strony, bo nasza pierwsza rozmowa telefoniczna zamieniła się też w jeden wielki szloch płacz wzruszenia oczywiście. Także dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to wyróżnienie, witam. Mhm. Tak, rzeczywiście ta pierwsza rozmowa, myślę, że ona cały czas gdzieś w moich emocjach jest. I, i rzeczywiście, ale dotyczyła też bardzo pięknych, wzniosłych rzeczy, i, i stąd to wzruszenie. Natomiast ja chcę zacząć od rzeczy, które nie są, no, nie są radosne są smutne są, są powalające. Kobiety i wojna. Czytałam taki cytat. Na początku, parę miesięcy po tym, jak wojna w Ukrainie się zaczęła, że jak wybucha wojna, to kobiety bardzo tracą i wszyscy zapominają o czymś takim, jak równość, jak, jak jakiekolwiek prawa dotyczące właśnie ich. I to, to tak no, mocno mnie poruszyło. No. Kobiety ogólnie, jeżeli chodzi nie tylko o wojnę, ale w ogóle o takie rzeczy okołowojenne, e, zazwyczaj tracą i jako ofiary wojny, ale też jako żołnierki. E, dużo częściej jest tak, że kobiety muszą mocniej i więcej wykazywać się, żeby być traktowaną na równi z mężczyznami, bo samo już to baba na wojnie, Taki cytat słyszy się bardzo często. Nie mają prawa na to, żeby się gorzej poczuć, nie mają prawa, żeby, nie wiem, być słabszą fizycznie, chociaż taka jest natura często naszej fizjologii. I, i, i niestety muszą dużo, dużo więcej, tak mi się wydaje, zrobić, żeby udowodnić, przekonać wszystkich, że są takim pełnowartościowym żołnierzem, funkcjonariuszem. Teraz w Ukrainie akurat to się bardzo zmienia, zmieniło się już, ale przez ostatnie 9 lat to te dziewczyny, które poszły walczyć w 2014 roku i już tam w 2015-2016 były weterankami, który miał po 26 7 lat, już były weterankami wojny, stworzyły niesamowity weterański ruch kobiet. I to one tak naprawdę walczyły o to, żeby te dziewczyny, które są teraz na wojnie, miały w swoich stopniach zapisane, że są snajperką, nie wiem, operatorem moździerza, a nie... Raczką, sprzątaczką czy szwaczką, bo takie były wcześniej stanowiska dla kobiet, mimo że były na pierwszej linii frontu i robiły to samo co mężczyźni. To jaka jest teraz rola w warunkach konfliktu kobiet w Ukrainie? Myślę, że ukraińska armia to jest chyba jedna z armii takich która ma jedną z największych y, liczb odsetek kobiet służących teraz w armii. Jest bardzo dużo kobiet. Bardzo często, jak obserwuję nawet te dziewczyny, kobiety na social mediach, bardzo często piszą wręcz do tego stopnia, że nie mówcie mi więcej komplementów w stylu, jaka ty jesteś piękna, wyglądasz jak laleczka, jesteś śliczna. Nie. Ja, jeżeli chcecie mi powiedzieć coś miłego, to powiedzcie, ja jestem, że jestem silna, że jestem mądra, że mam strategiczny umysł. Bo na wojnie i w życiu mniej jest ważne to, że jestem śliczna. Jeżeli podejdziesz do mężczyzny, który jest na wojnie i powiesz jemu, jaki jesteś śliczny, to, to jak on się będzie czuł? Wymyślicie, że to jest komplement dla kobiety, która walczy? Myślę, że rola tych kobiet teraz jest bardzo duża. One mają. Zupełnie inne emocje niż mężczyźni. Ja patrzę z punktu widzenia reporterki, która głównie zajmuje się kobietami, moimi bohaterkami moich reportaży głównie są kobiety, one zupełnie inaczej opowiadają o wojnie niż mężczyźni. Zresztą nawet moi koledzy, którzy są korespondentami wojennymi, też widzę, że troszeczkę inaczej idą. Oni bardzo często opowiadają, jaką mają broń, ile tej techniki, na ile starczy sił, zapasów, taktyka walki. A ja rozmawiam często z kobietami o emocjach, o, o tej sile wewnętrznej, o, tym, o tej nadziei, o, si o, o tym, co je tam trzyma, co je pcha do przodu, a co je zatrzymuje w tyle, ściąga w dół. I to są takie. Wydaje mi się głębsze rozmowy. Nie chcę mówić, że kobiety mają więcej emocji, bo nie chcę skrzywdzić mężczyzn, którzy są bardzo emocjonalni, ale na pewno są to inne emocje i, i zupełnie inaczej się o tym rozmawia. Zresztą kobiety też na wojnie, z tego co ja zauważyłam, mają bardzo mądry i strategiczny umysł i bardzo często są w tych tak zwanych rozwiedkach, czyli w wywiadzie wojskowym i naprawdę potrafią dostrzec wiele ciekawych, takich bardzo mądrych, myślę, ze strategicznego punktu widzenia rzeczy. Oglądałam jeden z twoich reportaży też o wolontariuszkach, które działają prężnie, no bo nie każdy może walczyć, nie każdy jest przygotowany do tego, żeby walczyć i, i kobiety i mężczyźni. Natomiast ta, ta rola tych osób, które zostają, jakby zapewniają czy bezpieczeństwo, czy transport, czy jakieś jedzenie, transport leków. Jednocześnie ta grupa, która mi jawi się jako grupa bohaterska, bo jak ja jako matka, jak sobie wyobrażam że byłabym w takiej sytuacji, takiego zbrojnego konfliktu. To wiesz, co chyba wolałabym walczyć, niż być z dziećmi i każdego dnia tragicznie bać się o ich los. Więc nawet to, to, to przebycie przez kawałek kraju, czy, 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 czy połowę, czy, czy nawet cały kraj, żeby uciec do innego kraju, żeby być bezpiecznym, no to też jest dla mnie heroiczny wyczyn. Dla mnie te wszystkie kobiety są teraz bohaterkami, te które zostały walczyć, te które są wol wolontariuszkami wspierają walczące, a także te, które uciekły do innego kraju ze swoimi dziećmi. To nie jest łatwe. One nie uciekły tutaj z wyboru, nie wiem, z jakichś powodów ekonomicznych, jak się czasami niektórym wydaje, bo widzą oburzenie, że ona ma iPhone'a, ma nową torebkę. Jakby to ona nie uciekła przed biedą, przed biedą, ona uciekła przed wojną. I gdyby miała Wiesz, wybór. Kiedyś, kiedyś rozmawiałam o tym z Magdaleniem Monty i użyłam takiego słowa, że nie uciekają przed biedą, tylko przed wojną, to zostałam zlinczowana na LinkedInie. A za co? No, że, 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 że właśnie to nieprawda. No ja znam mnóstwo tych kobiet, ja myślę, że to już o setkach mogę powiedzieć takich, z którymi się osobiście zetknęłam, a jest ich przecież tysiące, setki tysięcy, które naprawdę wolałyby być w swoim domu, w swoim kraju niż w obcym kraju. To, że Polska nam się wydaje, że jest w tych wszystkich strukturach międzynarodowych, że mamy bardziej rozwinięty kraj, to nie znaczy, że tym ludziom jest tutaj lepiej. Zwróćmy uwagę, że bardzo często te dzieci ukraińskie w szkole są szykanowane, bardzo często są wyśmiewane. Owszem, zostali, zostali przepięknie przyjęci przez Polaków, ale czasami są wytykani. I, I dobrze o tym wiemy, że ta cała entuzjazm, chęć pomocy spada i to jest normalne. Wszędzie spada. I do tego jeszcze działa ta cała propaganda rosyjska, o której już nawet szkoda mi mówić, która oddolnie nawet jakieś fejkowe na social mediach posty robi, żeby wzbudzić taką niechęć do tych ludzi. I czasami oni, żeby zanim wyjaśnią wszystkim, że, że my nie chcemy wam zabrać waszych socjali, my, my naprawdę chcemy tylko przetrwać wojnę, to już są tak zmęczeni, że oni wolą wrócić i niektórzy wracają, niektóre te kobiety wracają, ale jest bardzo dużo kobiet, które tutaj się świetnie odnalazły w Polsce, które współpracują z polskimi firmami, z polskimi kobietami, są nawet takie, które zatrudniają polskie kobiety, to nie jest tylko tak, że one są zatrudniane i pomagają z Polski tym, którzy walczą tam w Ukrainie. I one też są bohaterkami, bo to nie jest łatwe być w obcym kraju z dzieckiem, tęskniąc za swoim domem, za swoją rodziną, za no tak naprawdę ze swoimi korzeniami. Bardzo często mając męża, brata, ojca na wojnie, nie mając z nim kontaktu. Jest mnóstwo kobiet, które nie mają kontaktu ze swoimi członkami swoich rodzin, z braćmi albo z mężami, bo tamci są w niewoli, albo tak zwane. Propawszy bez wieści, czyli zaginął bez, bez wieści. Tak, ale prawdopodobnie są w niewoli rosyjskiej. No i tu jest tylko jedna wielka nadzieja, że jeszcze żyje. I, no i to jest bardzo trudne. I wcale nie jest tak łatwo tym kobietom żyć. Myślę, że ta ich siła, żeby jednak trzymać te swoje życie, żeby dziecko to wychowywać, żeby ono też miało tą siłę, żeby się nie załamać. Bo łatwo jest się załamać, łatwo jest wpaść w depresję, ale bardzo trudno jest się trzymać tak jakby na powierzchni i, i to całe życie w garści. Myślę, że teraz mamy naprawdę bardzo dużo bohaterek. A te wolontariuszki, o których ty mówisz, pewnie mówisz o tych z reportażu w Lwowie, tam Marina była historyczka tak, Marina, z, tak. z tymi Warkoczykami. To są w ogóle niesamowite dziewczyny. Marina powiedziała w reportażu, który był kręcony na początku tej pełnoeskalowej wojny, czyli pod koniec lutego 2022 roku. Ona powiedziała, że ona myślała, że pójdzie walczyć, że będzie odważna, ale się przestraszyła i z tego strachu uciekła z Podkijowa do Lwowa, ale tam zaczęła, zrobiła taki hub wolontaryjny i zaczęła pomagać armii. Ona jest wykształcenia historykiem, nauczycielką historii i napisała książkę... Kobiety swobody, prowadzi, kobiety wolności prowadzi takiego bloga, o bohaterkach II wojny światowej. I co jest niesamowite minął rok. W tym momencie Marie, ona się zaciągnęła do, woj do wojska, jest w batalionie Azow, na pierwszej linii frontu walczy, już powiedziała, że już się nie boi. I dla mnie koło zato historia zatoczyła taki krąg, ponieważ ona, jako historyk, pisała i mówiła o tych swoich bohaterkach II wojny światowej, bardzo dużo to jest jej specjalizacja. Nawet nie zauważyła, kiedy stała się jedną z nich. I to teraz o niej będą pisać książki i uczyć się przyszłe pokolenia. Jestem tego pełna. To jest no znowu niesamowicie wzruszająca historia. Bianka, skąd ty bierzesz siłę, żeby tam jeździć, żeby, no, żebyśmy my wiedzieli, co tam się dzieje, z pierwszych oczu, z pierwszych. Z pierwszej ręki, tak? Ale specjalnie powiedziałam, z pierwszych oczu, z pierwszego serca. Najwięcej siły tak naprawdę dają mi bohaterowi i bohaterki moich reportaży. To właśnie od nich czerpię tą niesamowitą siłę. Oni mnie, jakby, ja czasami, jak tam przyjeżdżam, i jadąc nawet, myślę o jakichś tam swoich problemach codziennego życia w Polsce, jak jestem z nimi i, i siedzę z nimi w tych okopach albo w tych piwnicach, w takich warunkach, w jakich oni żyją, jeśli pytają mnie czasami, co u mnie, to mi jest aż wstyd narzekać, bo naprawdę my mamy tak dobre życie w porównaniu do tego, co się tam dzieje, że ja nie śmiałabym nawet przy nich narzekać, widząc to, w jakim oni są, w jakich oni są warunkach, w jakim otoczeniu, co się dzieje w ich życiu. I, i to, że oni zawsze mówią za każdym razem, my zwyciężymy. Nie płacz, nie martw się, wszystko odbijemy, wszystkie nasze ziemie. Muścimy tych, którzy zginęli, ale najważniejsze jest to, że zwyciężymy. Zobaczysz, nasze dzieci będą jeszcze się wychowywać na pokojowej ziemi, i ta ich wiara niesamowita, ta siła taka, e, to, i to, że oni zawsze mówią z nami: jest Bóg, i prawda, to przekonanie o tej swojej słuszności, o tym, że oni są po tej dobrej stronie mocy. To jest naprawdę bardzo też zaraźliwe i tak bardzo wpływające. No, jeżeli jedziesz do kogoś, kto mieszka w tych piwnicach już od tylu miesięcy, kto stracił już tyle osób, ale mimo wszystko widzi sens w tym, żeby tam być i wie, że będzie dobrze, to nie da się jakby całkowicie załamać. Więc yy, czerpię z moich bohaterek. Przede wszystkim z tych kobiet, niesamowitych, silnych kobiet. Zresztą bardzo często one też mi mówią, ja jak jestem wzruszona tam, będąc, tam na miejscu, jestem wzruszona różnymi sytuacjami, tam jest. Cała masa różnych emocji, te, ta wojna w tle, a, a na pierwszym planie często są te e, miłości, przyjaźnie, macierzyństwo i wszystko z tą wojną w tle. To jest taka wielka mieszanka tych emocji, że e, ja czasami po prostu, jak słyszę od nich, Bianka, musisz wrócić bezpiecznie do swojego kraju, musisz to opowiedzieć Polsce i całej Europie, co się tu dzieje. Musisz pokazać tą prawdę. To naprawdę mi się aż chce wracać. Je, ta ich otwartość też, że zawsze mi wszystko opowi opowiadają, otwierają te swoje drzwi przede mną. Też sprawia, że ja czuję, że muszę się tym podzielić. To nie może być tak, że tylko ja to widzę. Ja to wszystko nagrałam, ja to usłyszałam. I nie mogę tego zostawić dla siebie, zamknąć przed światem. Ja muszę to pokazać dalej światu, i dlatego to jest to, że już chcę szybko wrócić, żeby jak najszybciej usiąść na montaż, pokazać to, żeby to już było wymitowane i już planuję, żeby wrócić z powrotem tam do Ukrainy, bo już wiem, że tam muszę nagrać dużo nowych rzeczy. Więc to jest takie niby trochę w pośpiechu cały czas, ale chcę się to robić, bo to jest ważne i wiem, że trzeba. Przeżyłaś też traumatyczną sytuację, bo no, ostrzelali was, napadli, byłaś ranna. Jak sobie poradziłaś z, no, z tymi emocjami, jednak strachu, niepewności, no i, i z powrotem tam e, po tej sytuacji? Wiesz, ja się boję cały czas. Ja się bardzo boję. Za każdym razem, jak tam jadę, to się boję. Ale bardziej niż ze strachem, musiałam sobie poradzić z życiem w dwóch światach. To było najgorsze. I to było dużo gorsze niż ten lęk i niepokój związany z, ze swoim życiem, zdrowiem. Jak w 2014 roku pierwszy raz zobaczyłam takie naprawdę na wielką skalę traumy ludzi, ludzi rannych, martwych, zabitych prawie na moich oczach, to było wielkie przeżycie, było wstrząsające, I, ale później te kilka miesięcy, które spędziłam w Polsce na rehabilitacji, na leczeniu, leżałam na szpitalu, później po prostu u siebie w domu, w łóżku i spotykałam się ze swoimi znajomymi z tak zwanego poprzedniego świata, my to mówimy z tego czasu przed wojny. To było mi bardzo, bardzo trudno się oswoić z tym, że tam cały czas giną ludzie. Tam są ostrzały, tam ich zabijają, a my tutaj sobie chodzimy po galerii handlowej, po restauracjach i trwa takie zwykłe pokojowe życie. I to było najgorsze. Ja przez wiele miesięcy, no ten pierwszy rok praktycznie po tym pierwszym szoku w 2014 roku, był dla mnie najtrudniejszy, żeby poradzić sobie z tym życiem w dwóch światach. Ja miałam wrażenie, że ja żyję jedną nogą tam, drugą nogą tu, że jestem w świecie wojny i w świecie pokoju. I bardzo dużo czasu zajęło mi to. Żeby dać innym i sobie prawo do tego, żeby cieszyć się z tego normalnego, takiego pokojowego życia. Żeby cieszyć się z wakacji pod palmami, z jakichś pikników pod pokojowym niebem w Polsce. Żeby dać sobie do tego prawo, bo wcześniej, ja nawet do tej pory, mam czasami takie poczucie, winy, że gdzieś jestem w pięknych miejscach, gdzieś wyjeżdżam, i nawet staram się nie wrzucać na te wszystkie social media zdjęć z ładnych miejsc, że, że tam jestem, że tak powiem, prywatnie, bo, bo jesteśmy trochę wstyd przed tymi ludźmi, którzy z, żyją w tym piekle i, i muszą tam być. I chociaż teraz już dałam sobie to prawo do cieszenia się życiem innym, to jednak nie było to proste i zajęło mi to naprawdę bardzo dużo czasu. Ja też powiedziałam, teraz tam sama się złapałam, że powiedziałam, że w tym naszym normalnym świecie, i ja tak naprawdę już nie wiem, który świat jest normalny. Czy ten nasz, taki przypudrowany świat, cywilizowany, można powiedzieć, ale z drugiej strony trochę taki wylansowany? Czy ten świat okropny, w tym piekle, na tej wojnie, gdzie tak naprawdę wszystkie maski spadają? Tam jest bardzo oczywiste, kto jest kto, co jest dobre, co jest złe. Tam nie ma żadnego udawania. Nie wiem, który świat jest prawdziwy. Naprawdę trudno mi jest teraz to powiedzieć, ale czasami jak patrzę na to, co się dzieje tam, w Ukrainie, na wojnie, zresztą nawet w Syrii, jak byłam u kurdyjek walczących z państwem islamskim, to mam czasami takie wrażenie i nawet kiedyś użyłam to w jednym reportażu, że niby trafiasz do piekła, a spotykasz anioły bo te emocje takiego wsparcia, życzliwości i pomocy są tam tak wyraźne i tak widoczne, które naprawdę dużo rzadziej się spotyka w naszym przypudrowanym świecie. Mam takie, takie jakby poczucie, może przeczucie, że, że w takich sytuacjach skrajnych wychodzi po prostu cała prawda o nas, cała prawda o człowieku i, i wtedy widzimy, kto sprzedałby ja wiem, brata, czy, czy nawet kogoś bliskiego za to, żeby samemu przeżyć, samemu, nie wiem, coś zyskać, a kto, pomimo tego, że na przykład jest obcym człowiekiem dla ciebie, stanie i będzie cię chronił. Tak jak ten mężczyzna, który zakrywał cię własnym ciałem, jak był, ostrzeliwali wasz samochód. To akurat to nagranie, gdzie Sergiej ma na imię, ten mężczyzna zakrywał mi swoim ciałem, to było pod lotniskiem ługańskim, to było w czasie ostrzału tego lotniska i to było niesamowite, bo ja go naprawdę nie znałam wtedy. To znaczy, tego dnia go poznałam. On jest całe życie, był nauczycielem historii, dyrektorem szkoły gdzieś pod Harkowem. Poszedł jako ochotnik na front i myśmy się nie znali, a on był gotowy oddać swoje życie za mnie bo faktycznie, jak był ostrzał, padały pociski w zasięgu naszego wzroku, wzroku i to takie pociski artyleryjskie. On jakby położył się na mnie, żeby żaden odłamek mnie nie trafił. To wszystko faktycznie nagrała kamera i ja później do niego mówię, Boże, przecież mogłeś zginąć. On mu powiedział coś takiego, Bianka, ważne jest to, żebyś ty przeżyła, żebyś dowiozła ten materiał, który nagrywacie do kraju, żeby Polacy zobaczyli, co się tutaj tak naprawdę dzieje. To jest bardzo ważne. Ja myślę, że też oni sobie zdają sprawę z tego, jakie kłamstwa są produkowane przez, przez wroga. I to jest jakby, no, już po, pomimo tego heroizmu niesamowitego, no to też to, żeby ta prawda no, dotarła do nas, jest niezwykle ważna i to jest ta twoja rola, twojego anioła. Ja miałam zacząć od tego cytatu, ale przez to, że znowu się wzruszyłam na początku, to mi to uciekło. Ale ja zapisałam sobie, jak, cię, jak podziwiałam Cię, jak odbierałaś, właściwie już wcześniej miałaś odebraną nagrodę w Białym Domu, ale jak byliśmy w rezydencji ambasadora Stanów Zjednoczonych i też ze wzruszeniem mówiłaś, że odwaga rodzi się, a nie przychodzi od razu. Często mnie ludzie pytają, czy jestem skąd czerpię odwagę, czy jestem odważna. Ja nie wiem, czy ja jestem odważna, bo ja się boję i ja naprawdę, za każdym razem się boję, jak wyjeżdżam. Ale jeżeli odwaga to jest czuć strach, ale pomimo to jednak robić to, co jest ważne, wierząc w to i jechać, to myślę, że tak. Że wtedy jestem odważna, jeżeli mówimy w takich kategoriach. I odwaga nie jest czymś danym takim. Yy, jakby wrodzonym, takim nagle, po prostu od razu. Nie, nie sądzę, żeby ktoś, kto ma takie bardzo spokojne, stabilne życie, mógł powiedzieć, że jest odważny lub nie. Myślę, że to jest, sam człowiek się sprawdza w danym momencie. Odwaga rodzi się pomału. Właśnie rodzi się w takich sytuacjach, gdy czujemy, że coś jest niebezpieczne, gdy zaczynamy czuć, że nasza sytuacja jest niebezpieczna, że trzeba coś zrobić, co może narazić nas albo naszych bliskich na jakieś niebezpieczeństwo. Ale, mimo wszystko, wtedy robimy to i idziemy w zgodzie ze swoim sumieniem i ze swoimi przekonaniami. Powiedz, dlaczego robisz to, co robisz? Ktoś musi to robić. Jak byłam na froncie i widziałam to wszystko, co widziałam, to trudno jest wrócić później do kraju i zajmować się, nie wiem, rzeczami takimi jak, nie wiem, wydarzenia sportowe, czy inne. Owszem, to są też potrzebne rzeczy, które są ważne dla ludzi, ale ja już mam w sobie tyle takiego doświadczenia i takich emocji, że czuję, że chyba powinnam tam wracać i skoro Znam język i wiem, jak mniej więcej się poruszać w takich miejscach i w takich sytuacjach, jak się zachować, to, to chyba powinnam to robić, bo nie wyobrażam sobie, żeby to wszystko się działo, a ja bym po prostu milczała. Ktoś kiedyś powiedział ostatnio właśnie, zresztą przy okazji rocznicy powstania w Getcie, że obojętność. To tak naprawdę jest złe działanie. To też jest działanie, tylko złe. Zresztą słynny Pan Profesor przecież mówi: jedenaste przykazanie, nie bądź obojętny. I tak ktoś to musi robić. I ja myślę, że skoro mam taką możliwość, mam wiedzę, jak to robić i mam taką możliwość, że mam antenę i, i widzów, którzy to oglądają, którzy chcą to obejrzeć, ludzi, którzy chcą to wysłuchać, przeczytać, to myślę, że powinnam to zrobić. Że zasługują na to, żeby o tym wiedzieć, coś tam naprawdę dzieje. Piękka, a w jaki sposób przygotowywałaś się do, do, no, do tego zawodu? Bo ja, y, oglądając y, różne też materiały, które mi przesłałaś, y, i to był dla mnie taki, no, może nie, że jakoś się y, zszokowałam, no, ale tak się zdziwiłam, a właściwie y, 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 głowę otworzyłam na to, że przecież. Jak się jedzie do miejsca, które jest niebezpieczne, tam gdzie jest wojna, no to trzeba się przygotować, więc w sumie. Ale, ale ten reportaż opowiadający o tych korespondentach, czy też reporterach wojennych, którzy się przygotowywali do tego, był rzeczywiście mocny. Więc rozumiem, że ty też przeszłaś coś takiego. Tak, przeszłam taki kurs dla kandydatów na korespondentów wojennych od wielu, to było wiele lat temu, od wielu lat też wspieram troszeczkę żołnierzy, którzy ten kurs przygotowują, i mam też możliwość, żeby czasami też poprowadzić tam jakiś swój wykład, podzielić się swoim doświadczeniem. I ja nie wiem, czy do wojny można się przygotować, czy można się przygotować na to wszystko, co tam jest, ale na pewno lepiej jest wiedzieć, niż nie wiedzieć. I są takie kursy które pokazują sytuacje, w jakich się można znaleźć na wojnie. Są pewne rzeczy, bez których absolutnie nie można wyjechać. Gdzieś przede wszystkim umiejętność udzielenia sobie lub komuś pomocy medycznej. Co z tego, że masz super wypasioną apteczkę, które teraz ciężko dostać, ale mnóstwo ludzi się chwali w social mediach. Mam natowską apteczkę, super tutaj mam te wszystkie stazy, że jak po się mówię, paski uciskowe, celoksy i inne preparaty. Ale jeżeli nie wiesz, jak tego użyć, to na nic nie znaczy. A to naprawdę nie jest takie proste. Naprawdę musisz wiedzieć, jak tego użyć, żeby uratować sobie lub komuś życie. I są takie kursy, które właśnie pokazują, jak ten w Kielcach, bo to jest kurs przygotowywany przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. W tym centrum przygotowują się żołnierze, którzy wyjeżdżają na misje zagraniczne. I ci żołnierze, w większości właśnie z doświadczeniem już na misjach, też szkolą tych dziennikarzy. Ten kurs jest organizowany raz lub dwa razy w roku. Przez tydzień jesteś w lesie na bazie i i, i może przeżyć to wszystko. I rzeczywiście e, myślę, że warto jest przeżyć, warto jest porozmawiać z ludźmi, którzy jakby mówią, co można tam przeżyć. Warto jest przeżyć jakieś, co prawda, improwizowane sytuacje, ale jednak dające taką namiastkę tego, co się może wydarzyć. Nie ma czegoś takiego jak na przykład kierunek studiów korespondent wojenny, nawet na dziennikarstwie, bo ja też na wojnę nie, nie trafiłam jakby z zamiarem, że o ja będę korespondentką wojenną i, i sobie szukam jakiejś wojny. Nie, absolutnie. W większości sytuacji dziennikarze trafiają tam przypadkiem, w sensie przypadkiem stają się, można powiedzieć, tymi reporterami wojennymi, bo są akurat w kraju, w którym to się toczy, są w kraju, w którym są korespondentami, relacjonują wydarzenia w jakimś kraju, znają język w jakimś regionie, w jakiejś części świata czy Europy, i nagle w tym kraju po prostu wybucha wojna. I tak samo było w Ukrainie jest mnóstwo dziennikarzy, którzy tam byli już od jakiegoś czasu. Na przykład Paweł Bobołowicz Radio net, który tam po prostu relacjonował, był korespondentem w Ukrainie, i relacjonował wydarzenia też na Euromajdanie, później była aneksja Krymu i później się zaczęła wojna. I więc jakby już naturalne to było, że pojechał tam, tak samo ja tam pojechałam od razu po Euromajdanie. I jak już się jest raz, na wojnie, to już trudno naprawdę tam nie wrócić. Większość osób tam wraca. I z tym przygotowaniem, to, to naprawdę, myślę, że nie da się wszystkiego przygotować, ale na pewno da się zrozumieć samego siebie i sprawdzić swoje możliwości. Miałam kiedyś taką sytuację na tym kursie dla korespondentów. Ja pokazuję czasami zdjęcia i nagrania wideo, których nigdy nie mogłabym pokazać na antenie. Ze względu na ich drastyczność, na krew, na na straszne rzeczy, które na nich widać. Ale tak jest. Gdy dziennikarz przyjeżdża w jakieś miejsce, może się zdarzyć naprawdę coś strasznego i ja na przykład miałam takie zdjęcia z lotniska ugańskiego i z blogpostów w okolicach Ugańska, gdzie naprawdę są ciała, jest krew. To są straszne zdjęcia. Ja ich nie pokażę na antenie, ja ich nie wydrukuję w żadnej prasie, ani nawet w internecie. Bo są zbyt straszne. Ale na kursie dla kandydatów na korespondentów wojennych ja je pokazuję, ponieważ ci ludzie być może, jeżeli pojadą tam, zobaczą taki widok i oni muszą wiedzieć, co mogą zobaczyć coś, czego nie widzimy w telewizji, ale oni to mogą tam zobaczyć. I była nawet kiedyś taka sytuacja, że jedna dziewczyna na tym kursie, po tych zajęciach, podeszła do mnie po moim wykładzie i mówi: Wiesz co, Bianka, ja nie dam rady te, tam pojechać, ja nie dałabym rady. Sobie, ja bym sobie nie poradziła, widząc te straszne rzeczy, które ty pokazałaś na tych nagraniach, na tych fotografiach i, i rzeczywiście ona nie pojechała, ale wiecie co, ona została fotoreporterką, robi fotografie wojenne, czyli dla uchodźców, dla weteranów, którzy wracają z misji zagranicznych, dla ich rodzin i... Te jej fotografie są naprawdę przepiękne, mówią bardzo, bardzo dużo i są bardzo wymowne. Nie każdy musi jechać na wojnę. Można robić rzeczy okołowojenne, tak zwane, które naprawdę są czasami jeszcze bardziej potrzebne, zwłaszcza jeżeli są robione przez takie osoby, które na wojnie rzeczywiście mogłyby sobie nie poradzić, ale jeżeli zajmują się wojną na terenach pokojowych, Robią to genialnie i myślę, że te kursy też są takim sprawdzeniem samego siebie, czy w ogóle nadajemy się na to. Czasami na, na zajęciach z medycyny, pola walki na takim kursie, zdarzały się sytuacje, że dziewczyna na przykład zemdlała, bo ona mówi, że ona nie może patrzeć na krew. No to jakby wtedy też sobie uświadamia ta osoba, faktycznie nie mogę patrzeć na krew, a chcę jechać na wojnę. No to troszeczkę jest taki dysonans i, i też zostaje. Więc to jest też takie wtedy mądre wybieranie, takie świadome wyjeżdżanie. A jak ty sobie radzisz z tym, co jest w twoim telefonie, ale też co jest przede wszystkim w twojej głowie, bo przecież pamiętamy te drastyczne obrazy, jak już je zobaczymy, szczególnie te pierwsze, które, no, które powodują no, szok? Najgorsze jest to, że to, co zobaczysz, nie da się odzobaczyć. I ja mam bardzo dużo tych obrazów, które zobaczyłam jak byłam tam na miejscu, zwłaszcza teraz w 22 roku, gdy pojechałam do Borodzianki, Buczy i po wyzwoleniu tych miast i gdy zobaczyłam odkopywanie tego wszystkiego, co pod gruzami i słuchałam historii ludzi, którzy tam byli, którzy ja nagrywałam odgruzowywanie, ludzie stali obok mnie i czekali kogo wyjmą z gruzów i którzy ze mną rozmawiali i opowiadali o tym, co się działo w czasie okupacji. To są tak straszne historie, że nie da się o tym zapomnieć. Jeśli by też mnie o lekarstwo, jak sobie z tym radzisz, ja nie mam, ale jeżeli ty znajdziesz takie, to chętnie przyjmę. Często piszę nawet na swoich social mediach, że... że. Mówi się dużo o weteranach wojennych, że im potrzebne jest wsparcie potrzebne jest wsparcie psychologa. Nie ja wiem, całe. Pamiętam akurat, no to już tak trochę bardziej od tej strony. Rozwoju duchowego, nazwijmy to, jak Osho opracowywał różnego rodzaju takie medytacje z ciała, żeby wyrzucić traumę z ciała, te wszystkie medytacje, tre, które były właśnie dla żołnierzy powracających z Wietnamu, to akurat był, był ten czas. Więc ym, dlatego pytam, ja nie pytam się ciebie o receptę, nie pytam się ciebie o lekarstwo, bo, bo zdaję sobie sprawę, że czegoś takiego nie ma. Teraz nie tylko żołnierze, ale myślę, że zdecydowana większość społeczeństwa, przede wszystkim ukraińskiego, wymaga takiej pomocy psychologicznej, bo myślę, że ma jakiś syndrom stresu pourazowego albo może mieć. Rozmawiałam z pierwszą damą Ukrainy i w wywiadzie, gdy ze mną rozmawiała, pani Łena Załeńska powiedziała, że 90% ukraińskich dzieci, kobiet, no całego społeczeństwa na pewno wymaga lub będzie wymagało pomocy psychologicznej. I często o tym rozmawiamy, że to jest trauma na wiele pokoleń. To są rodzice i dzieci wojny, nawet te, które są teraz w Polsce. One bardzo często uciekały przed bombardowaniem, bardzo często z ich domy już nie istnieją. Bardzo często kontaktują się przez telefon, przez wideo, messenger jakiś ze swoją rodziną i bardzo często widzą, co się tam dzieje, a przede wszystkim słyszą ten ciągły ostrzał, który jest na Donbasie. Tam nawet nie ma minuty bez huku bez dźwięku tych pocisków. Nawet na właśnie nawet nie działają alarmy przeciwlotnicze, bo tam non-stop są ataki. To nie jest tak jak Kijów, czy Lwów, że ten alarm się włącza i te dzieci będą miały tą traumę. I nawet jeżeli teraz świetnie sobie radzą w polskich szkołach, to myślę, że to całe społeczeństwo będzie to pamiętać, będzie się o tym uczyć, słyszy o tym z wiadomości teraz i to wszystko, co zrobili tam Rosjanie, te wszystkie straszne rzeczy, te straszne zbrodnie, to jest coś, z czym trudno jest sobie poradzić. Sama nawet mówiłaś ty, jako Polka, która przecież nie, nie była w Buczy, jak się dowiedziała o tym, co się tam dzieje, przeżyłaś to bardzo mocno. To możemy sobie wyobrazić, co przeżywają ci ludzie, którzy stamtąd uciekają albo z tamtych okolic, którzy mają tam rodzinę. To ten stres, myślę, ten PTSD myślę, że będzie dotyczyło nie tylko żołnierzy, ale całego społeczeństwa. Niektórzy zostają. Pomimo tego, że są w tych najbardziej niebezpiecznych rejonach, jednak zostają? Zostają. Ja często się pytałam ludzi, jeszcze w 2014 roku, gdy byłam na Donbasie. Tam, bo ja chciałabym zaznaczyć, że wojna nie zaczęła się rok temu, tylko zaczęła się 9 lat temu. I ja się często pytałam ludzi, gdy byli w wioskach takich, na przykład Stanica Ługańska, która była całkowicie już zrujnowana w 2014 roku, gdzie ja nie wiem, czy był jakiś dom w pewnych rejonach tego, tej miejscowości, który byłby cały. Każdy padał jakieś podciski. Ale dużo ludzi zostało. I ci ludzie często mówią, a gdzie ja pojadę, moje kury, a moje koty, jak ja ich zabiorę, nie mogę ich zostawić, zginę tutaj z nimi. I tak niestety jest, że ludzie nie patrzą na swoje życie. Bardzo często zostają ze swoim dobytkiem, ze swoimi zwierzętami. Zresztą ja kiedyś nawet rozmawiałam z moimi rodzicami i oni też powiedzieli, że oni by chyba nie wyjechali, nie, boże, w Polsce, ale... To już mój tata też tak powiedział. Oni by zapakowali pewnie koty, żeby gdzieś dalej na zachód i wysłać, bo... Niektórzy ludzie mówią, że stary drzew się nie przesadza. I niektórzy wolą zginąć w swoim łóżku, niż mieszkać gdzieś, w, nie wiem, na kempingu, w namiotach dla uchodźców w innym kraju. To jest naprawdę bardzo trudna decyzja. Tak, mój tata jest byłym wojskowym, więc myślę, że też by coś zorganizował. Na pewno nie poddałby się. Ale walki. też by nie, nie, nie uciekł ze swojego terenu. Nie. Ze swojego domu. Nie, nie uciekłby. Tak samo powiedział mój mąż, żeby, żeby został i walczył. Natomiast, no tak, ja mam troje dzieci i, i chyba wolałabym znowu zostać i walczyć, ale ktoś musi przecież zadbać o ich zdrowie, więc um, powiem tak: doceniajmy to, co mamy. Zdecydowanie, bo nic nie jest nam dane raz na zawsze. Ani pokój, ani miłość, ani dobrobyt nic nie jest dane raz na zawsze. I wszystko jest bardzo łatwo stracić w każdym momencie. Ja przez te ostatnie 10 lat nauczyłam się bardzo pokory. I jak bardzo by to patetycznie nie zabrzmiało, ja naprawdę nauczyłam się tak doceniać wszystko, co mam, ciepłą wodę w kranie, czystą pościel, rzeczy, które wcześniej wydawały mi się oczywiste. Herbatę, kawę, którą teraz pijemy. Naprawdę. W takiej pięknej filiżance, słuchaj, to jest tam. Ja uwielbiam kawę z mlekiem, jakoś tam delektować jakimiś kawami. Tam. Dostajesz w jakimś metalowym, brudnym kubku, który sobie gdzieś tam ręką czy chusteczką wytarłeś, czy rękawem, albo w jakimś plastikowym przy dobrych wiatrach, jeżeli jest czysty plastikowy i cieszysz się z tej czarnej, w Polsce wydawałoby się wstrętnej, niedobrej kawy, tej plującej, jednak tam cieszysz się, że ją pijesz. Tam jesz, kiedy tylko czujesz głód, bo naprawdę musisz zjeść, a nie tylko dlatego, że masz ochotę na coś, tam nie masz ochoty na coś, tam się ma ochotę, żeby przeżyć. Bardzo Ci dziękuję, Bianka. Bianka Zalewska, reporterka wojenna, była moim, moją gościnią. I ja dziękuję za zaproszenie. I dziękuję wszystkim Państwu, którzy nie odwracacie uszu i oczu. Słuchacie o tym, chcecie wiedzieć więcej i pomagacie. Dziękuję bardzo.